Może warto jeszcze przytoczyć takie rodzaje zakłóceń, które występują w porozumiewaniu się, żebyśmy też mogli się bardziej uwrażliwić na, na pewne postawy. No, na pewno tak brak motywacji. Kiedy, kiedy nie mamy motywacji, to, to, to trudno jest, to jak mówimy nieraz jest powiedzenie, że jak trzeba psanieść na polowanie, to się niewiele upoluje. To nie mamy motywacji, to ta rozmowa będzie, nie będzie się kleiła i taka będzie. Nijaka. Umęczy i, i mówiącego, i słuchającego, nic z niej nie wyniknie. Takim zakłóceniem też jest rozproszenie uwagi. Tu mówi, tutaj gdzieś coś odbiera telefon, tutaj z kimś jeszcze rozmawiam, tak, no, ze mną rozmawiasz, czy przez telefon rozmawiasz, czy tam y, oglądasz coś tam. Czasami nas to irytuje, nie wiem, chłopak poszedł z dziewczyną na kawę. Do kawiarni i, i siedzi w telefonie, i ona wstała i poszła do domu, bo raz mu zwróciła uwagę, drugi, raz, trzeci. A nie, to tylko wiesz, tam kolega do mnie napisał. No, są momenty, w których nie, nie rozmawiamy przez telefon, no, ludzie. No. I siedzimy, no, a jeżeli chcemy rozmawiać, no to umawiajmy się. No, idziemy do kawiarni, ty sobie rozmawiaj przez telefon, ja sobie rozmawiam przez telefon. Jeżeli to kupujemy, no to to, to proszę bardzo. Kłopoty ze słuchem, nie tym muzycznym, tylko w ogóle ze, ze słuchaniem. Po prostu ktoś nie słucha, no, ewidentnie nie słucha. My dopytujemy i słyszymy, że on nie słyszał tego, co my do niego mówimy, i ktoś się wycofuje. A za chwilę druga strona mówi: A czego tak posmutniałaś? A ona nic nie mówi, no bo jak on jej nie słucha, no to co ona będzie się tu produkowała? Ona tu może miłość mu wyznaje, okrężną drogą, a on jej nie słucha. Są też takie hałasy, takie szumy informacyjne, kiedy to zakłóca, tak jak na tych łączach, jak się czasami szuka jakiś fal w radiu, gdzie się to wszystko jest elektronika, ale to, to jest czasami coś takiego, że pojawiają się jakieś szumy, nasze nieprzepracowane rzeczy, nasze intencje, nasze pragnienia, i one mogą zakłócić tak dalece komunikację, że będziemy tylko słyszeć szumy, i, i że ten głos człowieka będzie ledwo słyszalny lub wcale niesłyszalny. Takimi zakłóceniami też mogą być rzeczy takie pochodzące z zewnątrz, że na przykład jakoś, ktoś ma taką niepewność w nowych sytuacjach. To też trzeba w sobie uszanować, że tak mamy, że taką trudność. I tak, tak wygląda, jakby się nie przygotował, a, a on po prostu zrobił, całą noc nie spał, uczył się, przygotowywał, pisał konspekt, ale ma taką trudność, że to też trzeba w, w sobie, a, także i, a przede wszystkim może w innych też uszanować. Czasami ktoś ma taki brak rozumienia prostych zależności i prostych pojęć, Dotłumaczać, tłumaczyć, do, 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 do wyjaśniać te zależności, że na przykład, nie wiem, no, ktoś może czuć zazdrość, no może czuć, ktoś może czuć gniew, no. chrześcijanin, pamiętam takie rozmowy, no jak kto chrześcijanin może czuć gniew? Mówię, proszę mnie nie załamywać, no jak? To jest naturalne uczucie gniewu, czy złości, nawet nienawiści, no. Ktoś komuś zrobił wielką krzywdę i ktoś ma się uśmiechać. No nieadekwatny byłby, no, by to jakoś sugerowało jakieś zaburzenie człowieka. Ktoś komuś zrobił krzywdę, ktoś się do niego uśmiecha. Przepraszam, ale pan Jezus się nie uśmiechał, jak go bito, czy, czy zadawano mu rany. Na przykład wyciąganie fałszywych wniosków, nieuzasadniona jakaś interpretacja cudzych wypowiedzi. Też trzeba sobie analizować samemu, dlaczego tak powiedziałem, dlaczego tak się zachowałem, co, co, co ten człowiek we mnie uruchomił. Dlaczego ten człowiek na mnie działa jak czerwona płachta na byka. Co to jest? Co to jest wina tego człowieka? Czy ten człowiek coś we mnie uruchamia? Może coś, co ja mam w sobie nieprzepracowanego? Coś, czym muszę się zająć? Może ten człowiek nie jest przeszkodą, a darem? Bo dzięki tej osobie będę mógł coś przepracować. Na przykład konflikt pokoleń. Ojej, ile tutaj można, można by było sesję poprowadzić taką o konflikcie pokoleń. Że na przykład, nie wiem, chociażby sposób zwracania się do, do drugiego człowieka, szacunek wobec drugiej strony, kiedy się to lekceważy, to to też powoduje zakłócenie w komunikacie. Nie wiem, mężczyzna ma 60 lat, chłopak do niego, wiesz, tam Kaziu tego. Jaki to Kazio? To nie jest Kazio, to jest pan Kazimierz. Nasz język właśnie ma to, to piękno, że my nie mówimy w tym apelu: Ty, że, że mówienie w tym apelu: Ty do starszych ludzi wcale nie okazuje się jakąś próbą zbliżenia, a wręcz oddalenia i nawet braku kultury. To jest piękne w języku polskim, że my zwracamy się właśnie przez Pan, Pani. Trzeba to szanować i cieszyć się z tego, że coś takiego mamy. I, i widzę, jak wiele razy młodzi ludzie, nawet nieraz za granicą, to ktoś jest zdziwiony, że zwracamy się przez Pan, do kogoś i że ci ludzie to może nie zawsze, ale nieraz odczytują jako pewną klasę. Takim rodzajem zakłócenia może być tej komunikacji, porozumiewania się. Może być także mogą być różnice kulturowe, nie wiem, społeczne, wyznaniowe. To wszystko gdzieś niesie się w sobie, taki brak tolerancji dla inności. Można spojrzeć na współczesne światy, że to nie znaczy, że my musimy zaakceptować coś, że musimy się jakby pod tym podpisać. Nieumiejętność rozmawiania zaostrza konflikty. Jest tak, tak i tak. Ja się z tym mogę zgodzić, lub też nie. Wspólnoty anonimowych alkoholików mają możliwość pięknego dialogu, który polega też na tym, że najpierw ktoś mówi, a wszyscy słuchają. Nawet gdyby mówił rzeczy straszne, no wiadomo, powstrzymujemy się od obrażania kogoś, prawda. I, I tak dalej. Mówimy coś, z czym inna strona może się zupełnie nie zgadzać, ale dajemy jej się wypowiedzieć. I oczywiście jest to limitowane czasem. Nie wiem, jakie jest dużo ludzi na spotkaniu, mamy tę minutę, dwie, trzy na wypowiedź, i wtedy można się do tego odnieść, ale też w apelu ja. ja pan powiedział tak, ale ja myślę zupełnie inaczej. Moje zdanie jest takie, takie i takie. Jakby nie, nie atakuję mojego przedmówcy, tylko mówię, że mam inne zdanie. I teraz, co możemy z tego zrobić? Co możemy z tego ulepić? Czy możemy się gdzieś spotkać na jakiejś płaszczyźnie, prawda? A nie może być tak, że, że się lekceważymy, że się obrażamy, że brak nam jakiejś chęci wejścia w, w jakieś zrozumienie, bo boimy się, że na przykład, jak coś powiemy, to, to że jakby przytakniemy czemuś. Nie, nie zgadzamy się na coś, taki mamy światopogląd, ale nie rezygnujemy z Pana czy z Pani. My się nie zgadzamy nie z Panią jako osobą, tylko z Pani poglądami, ale pani ja Panią bardzo lubię na przykład. Na przykład są też antypatie do rozmówcy, no i trudne do pokonania, prawda? Na przykład, nie wiem, terapeuta sam jest współuzależniony i, i rodzą pacjenci właśnie, którzy przychodzą, którzy wygenerowali w innych współuzależnienie. Działają na niego bardzo negatywnie, i musi to przemyśleć, czy jest w stanie z nimi pracować w ogóle. No brak wiedzy, no to, to jest też bardzo jakieś niedouczenie, jakieś takie posługiwanie się stereotypami, sprawa niesłużąca nie porozumiewaniu się. Brak tych umiejętności w sprawnym jakimś komunikowaniu, w słuchaniu, brak umiejętności słuchania, brak umiejętności wysławiania się. Brak w ogóle takiego ducha dialogu. Czasami można też spotkać taką postawę, że słucha się tylko tego, co, czego chce się słuchać. Takie wybiórcze słuchanie drugiego człowieka. Mów, mówię, ja sobie posłucham, a i tak z tego wezmę to, co będę chciał. Jest sporo takich rodzajów zakłóceń, więc podzieliłem to na dwie części.